Państwa, spotykamy się tutaj przy pomniku praktycznie co roku, ale takie szczególne uroczystości obchodzimy oczywiście w okrągłych rocznicach. W tym roku mija 70 lat od największej tragedii na Kresach Wschodnich, konkretnie na ziemi lubowskiej, tarnopolskiej, stanisławowskiej i ziemi lubelsko-rzeszowskiej. Przez okres od 1939 roku do 1947, praktycznie do zakończenia operacji Wisła, organizacje UNOSKO-banderowskie zamordowały ponad 200 tysięcy bezbronnej ludności polskiej. Szczególnie dotyczy to ludności wiejskiej. No i około szacujemy 300 tysięcy ludności żydowskiej. Był to okres bardzo trudny do przeżycia w tym okresie. Podam tylko kilka przykładów z mojej rodziny, co się wydarzyło. Mojego strejka w 1943 roku spotkali w polu, który jechał do młyna ze swoją córką. Zamordowali, wyjęli serce, nadziali na drut i wozili po okolicznych wioskach i śpiewali jeszcze Polska nie zginęła. Ciocie Rozalię zadźgali w ich dłoni pod łóżkiem. Drugą ciocię zarąbali sikierą, rozebrali i podpalili. Jeszcze. Dziecko u następnej cioci Czerwińskiej, które nie miało jeszcze 2 lat, zamordowali w kołysce i oskalpowali całkowicie. To były straszne mordy. A 22 grudnia 1944 roku na moją wieś, w której mieszkałem, to zamordowali ponad 100 osób. Moja mama cudem praktycznie ocalała. Schroniła się oczywiście w pomieszczeniu gospodarczym. Banderowcy ich tam odnaleźli i grupę 13 osobową wyprowadzili, ustawili pod domem i jako pierwszą zastrzelili Marię Listman, drugą Helenę Zarzycką, jej córkę 12-letnią Franciszkę i dziecko, które też nie miało jeszcze 2 lat i rozstrzelali pod domem. A obok nich stała grupa jeszcze dzieci mojego sąsiada Walentego Kudryńskiego w wieku od 1 roku do 13 lat. I następnie moja siostra, moich 2 braci młodszych i moja mama. Po zastrzeleniu właśnie tych dowodzący tym ugrupowaniem banderowskim powiedział, a tych zapędzić do domu i podpalić, bo szkoda broni. Więc zapędzili właśnie do domu, zamknęli. Dom był oczywiście na Kresach, to Państwo doskonale wiedzą, jakie były ogacone właśnie na zimę, podpalili. I całe szczęście i przytomności faktycznie mojej mamie udało się uciec właśnie z tego ognia, dom praktycznie spłonął. Z tymi dziećmi wszystko ocalało. Także takich przykładów to można mnożyć w nieskończoność. Ja w tym czasie już należałem do samoobrony. Ja miałem już 17 praktycznie lat. Także dzisiaj proszę policzyć, że ja już mam swoje lata. Ale Bogu dzięki za to. Prawdopodobnie, że opatrzność jest, która faktycznie czuła nad tym, ażeby ci świadkowie jeszcze przekazywali prawdę. Bo tych świadków praktycznie już bardzo mało. Tu stoi obok koleżanka, która była dzieckiem i jej mamusi zamordowali właśnie. Widziała? To, no właśnie, ale mówię, 5 osób. Poproszę cię przedstawić. Szczepan Sikierka, ja jestem prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.